Za zimno źle, za ciepło też źle, ale następne dni zapowiadają się chłodniejsze i nie będzie tego żaru tropików i chowania się w cień. I tak mamy szczęście, że nasz region ominęły te potworne burze i nawałnice, które spowodowały tyle zniszczeń. Mamy nadzieję, że dalsze wakacje będą nadal pogodne i słoneczne, czego sobie i Państwu życzymy. Środa, 11 lipca, Andrzej Kotlarz, zapraszam na tydzień w Krynicy i Małopolsce. A w nim 6. Małopolskie spotkania taneczne, warsztaty pianistyczne, koncert z Kowroneczku, warsztaty wokalne, światło z Ficzerą, wyścig rowerowy w Tyliczu, Wojciech Dąbrowski z piosenkami retro, zespół z Indii, zawody strzeleckie, wystawy fotografii i RDN na żywo. Przez cały tydzień od 1 do 8 lipca Krynica była roztańczonym miastem, a to za sprawą 6 małopolskich spotkań tanecznych zorganizowanych przez Krynickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Moderato. Tańczono w Centrum Kultury, w sali balowej, w sali koncertowej w pijalni i na krynickim deptaku. Zobaczmy. Małopolskie spotkanie taneczne odbyła się 6. edycja, więc ta impreza już wrosła w pejzaż powiatu nowosądeckiego, Krynicy, Muszyny także, czy innych miast, do których wędrowaliśmy. Krynica to miasto podstawowe, w Muszynie jesteśmy też od czasu do czasu. Myślę, że jest to bardzo ciekawa inicjatywa. Jest to szansa dla młodych fascynatów tańca, aby doskonalili swoje techniki. Dla mnie na przykład ciekawym zjawiskiem jest to, że przyjeżdżają tutaj chociażby uczennice Studia Baletowego Opery Krakowskiej po to, aby doskonalić inne techniki tańca, które jakby nie mieszczą się w tym kanonie klasycznym. Cześć, mam na imię Jagoda. Na małopolskich spotkaniach tanecznych chodziłam na klasykę, hip-hop, breakdance. Oczywiście najbardziej podobał mi się breakdance. Jestem Martynka. W tym roku na małopolskich spotkaniach tanecznych chodziłam na techniki taniec irlandzki, hip-hop i klasykę. Nazywam się Ewa Ilnicka i w tym roku prowadziłam warsztaty tańca irlandzkiego na małopolskich spotkaniach tanecznych w Krynicy. Taniec irlandzki jest o tyle specyficzny, że jest w nim trochę i baletu, i tańców towarzyskich, jak i również współczesnych. Dzieci wykazały się bardzo dużą umiejętnością słuchania i przyswajania nowych kroków. Dzień dobry, moje nazwisko Barbara Gatty-Kostial. Jestem na warsztatach w Krynicy, na warsztatach tanecznych i w ramach tych warsztatów przygotowałam z siostrą Anną Krunicką, która napisała scenariusz, spektakl o Helenie Modrzejewskiej. Praca była straszna, szybka, nerwowa, z różnymi po drodze trudnościami, ale wszystko się udało, mam nadzieję. Bardzo się podobała publiczności. Kiedy otrzymałam propozycję napisania przedstawienia o Krynicy, zaczęłam szukać znanych pensjonariuszy, którzy przyjeżdżali tutaj na kurację. No więc z wielu sławnych ludzi właśnie wybrałam Modrzejewską, która była Krynicą zachwycona i przyjeżdżała tutaj praktycznie od początku jej istnienia. Zakończyły się także trwające od 2 lipca w Krynicy 18. Ogólnopolskie Warsztaty Pianistyczne. Jest to najstarszy tego typu kurs w Polsce. Przez ponad tydzień dzieci i młodzież zasięgali porad zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, szlifując swoje umiejętności. Po raz który organizowane są warsztaty pianistyczne w Krynicy? To są już 18 warsztaty i muszę powiedzieć, że jest to jeden z najstarszych kursów muzycznych w Polsce. Jakie były początki? Ja jestem tutaj od 2. kursu.
początki znaczy jest to kurs pomyślany dla dzieci i młodzieży, którzy są laureatami międzynarodowych i krajowych konkursów muzycznych, czyli dla takiej wyróżniającej się młodzieży i dla ich nauczycieli. Bo wiadomo, że utalentowany młody człowiek musi mieć równie utalentowanego pedagoga. Dopiero zetknięcie tych dwóch sił daje w efekcie sukces. Także też chętnie gościliśmy i gościmy ciągle nauczycieli, którzy przywożą tutaj swoich uczniów, ale także takich, którzy nie mają uczniów na naszym kursie, natomiast po prostu chcą posłuchać, wszystkie lekcje są otwarte i nauczymy się wszyscy razem. Pod okiem doświadczonych instruktorów uczniowie zagłębiali tajniki gry na fortepianie, uczyli się rozumieć, usłyszeć i zinterpretować utwór muzyczny, a także ekspresji ruchu, improwizacji oraz tańca. Wcześniej sama organizowałam tutaj kursy Kevina Kennera, z tym, że to były kursy przeznaczone dla studentów i dla uczniów średnich szkół muzycznych, takich bardziej uzdolnionych. No ale z różnych względów, niestety, no przede wszystkim finansowych, niestety te kursy musiały być zawieszone. I dobrze, że taka inicjatywa powstała, że są te kursy, te warsztaty pianistyczne dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się w budynku szkoły muzycznej w Krynicy Zdroju. W czwartek na deptaku królowała piosenka dla dzieci i to w doskonałym wydaniu. A śpiewały dzieci biorące udział w 9. Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej, który odbywał się w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Gościem Centrum Kultury w Krynicy były nie tylko dzieci, ale także pani dyrektor Milenia Małecka-Rogal, ksiądz Andrzej Mulka, opiekun słynnego zespołu Promyczki oraz Józef Mika, słynny doktorek z programu telewizyjnego dla dzieci Ziarno. Jutro, wczoraj, to samo wciąż. A gdy w końcu cię przekonam, szansę ci dam. I wtedy powiesz sam, i wtedy powiesz sam, kto ma tyle wdzięku, co ty. Oto ja jestem pewna, że już najwyższy czas, by marzeniom dać spełnić się. Jedne warsztaty się kończą, drugie zaczynają. Trzecie zaczynają. W niedzielę w sali balowej ruszyły 12 dni wokalistyki operowej w Krynicy Zdroju. Uczestnikami warsztatów są wokaliści, absolwenci i studenci wydziałów wokalnych Akademii Muzycznych oraz uczniowie wyższych klas szkół muzycznych drugiego stopnia. W tym roku do Krynicy Zdroju przyjechało 29 artystów. Młodzi śpiewacy uczestniczą w zajęciach, które prowadzą znakomici profesorowie związani z Katowicką Akademią Muzyczną. Organizatorami imprezy są Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu, Katedra Wokalistyki Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach i Krynickie Towarzystwo Kulturalne imienia Jana Kiepury. Warsztaty otrzymały też wsparcie od Marszałka Województwa Małopolskiego, Urzędu Miejskiego w Krynicy Zdroju oraz uzdrowiska Krynica Rzegiestów S.A. Krynickiego Towarzystwa Muzycznego pomaga nam, mnie, Akademii Polskiemu Stowarzyszeniu Pedagogów Śpiewu w organizacji kursów szkolarskich dziesiątych. Bez tej współpracy nie wyobrażam sobie, byśmy mogli ten kurs organizować. Pani Małgosia na miejscu zna doskonale teren, zna miejsca, wie jak nam pomóc bardzo trudnych, niekorzystnych sytuacjach. Chcieliśmy przedstawić profesorów, którzy będą na kursie wykładać. Witam serdecznie panią profesor Jadwigę Romańską. Muzyka.
A co jeszcze zobaczymy w tym tygodniu właśnie w ramach 12 dni wokalistyki? 12 lipca w czwartek koncert muzyki sakralnej, godzina 20, Kościół Zdrojowy. 13 lipca, piątek, koncert muzyki operowej, godzina 19, Sala Bolowa Starego Domu Zdrojowego. 15 lipca, niedziela, koncert promenadowy, godzina 11, Deptak Krynicki. 16 lipca, to poniedziałek, koncert finałowy, inscenizowany, godzina 19, Sala Balowa Starego Domu Zdrojowego. I 17 lipca, we wtorek, uroczyste zakończenie 12 warsztatów operowych, Sala Starego Domu Zdrojowego. Świat pod Kiczerą, czyli 15. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny, zawitał do Małopolski i Krynicy. W sobotę i poniedziałek mogliśmy podziwiać zespoły z całego niemal świata. Składano kwiaty na grobie Epifana Drowniaka, czyli Nikifora, a także mogliśmy oglądać wspaniały korowód i animacje na krynickim deptaku. Rozmawiamy z Timurem Jorgadze, opiekunem i choreografem zespołu. Jak się nazywa? Nazwanie ensemble? Marula. Marula. Co oznacza nazwa zespołu? Co oznacza nazwanie waszego ensemble? A gruziński to... Sarewnowanie na laszadzie. Po gruzińsku to oznacza wyścigie konne. Czy po raz pierwszy jesteście w Krynicy? Pierwszy raz w Krynicy? Tak, pierwszy raz w Krynicy. Tak, wszystkie polskie dzieciaki pierwszy raz. Tak, jesteśmy pierwszy raz w Krynicy i w Polsce dzieci są po raz pierwszy. Czyli z tego rozumiem, że po raz pierwszy bierzecie udział w tym przeglądzie folklorystycznym Świat pod Kiczerą. Pierwszy raz uczestniczycie w festiwalu Świat pod Kiczerą. Tak, pierwszy raz. Przyjmuję uczestnictwo na festiwalu kultury. Tak, bierzemy udział w festiwalu Świat pod Kiczerą po raz pierwszy. Co oznaczał taniec? Co on przedstawiał? Ten taniec, który zaprezentowaliście na krynickiej scenie. Co oznaczał to taniec, który wy przedstawili dzisiaj na scenie w Krynicy? Dziewuszki tańczyły chełskurską baladą. Tam oni taka jabłci byli. Dziewuszki chodzili na rzeczkę i wodę zabierali i potem tańczyli. I potem to świta było. To jest przedstawiony taki zwyczaj, że dziewczyny chodziły nad rzekę, zbierali tam wodę i tańczyli nad tą rzeką. A taniec chłopców? A taniec malczyków to jest? Taniec malczyków to u Galuki Słonecy. I oni górski tam. Они пели сначала, когда солнце выходило, они вставали, пели, молились за Господа. И потом начинали соревноваться, танцевать на кончиках. Taniec chłopców to jest taniec taki góralski. Oni budzili się bardzo wcześnie, jak pojawiało się słońce, śpiewali, modlili się, a później zaczynali już tańczyć i walczyć. Pod hasłem Rower Moja Pasja w niedzielę na Stadionie Sportowym w Tyliczu odbyła się trzecia edycja zawodów rowerowych. Tę wspaniałą imprezę w ramach obchodów 400-lecia odnowienia praw miejskich Tylicza zorganizowało Stowarzyszenie Aktywny Tylicz, a współorganizatorem festynu byli również wolontariusze Coca-Cola Polska. Na start zgłosiło się 68 rowerzystów nie tylko z Tylicza, ale także Krynicy, Powroźnika, Żygiestowa, Nawojowej, Mochnaczki, Myślenic, a nawet z Krakowa. W rywalizacji wzięli udział kolarze w różnych kategoriach wiekowych. Każdy z zawodników miał do pokonania wyznaczoną trasę, a zwyciężał ten, kto przejechał najszybciej. Natomiast starsi zawodnicy zmierzyli się w 30-kilometrowym maratonie MTB wokół Tylicza. Rozpoczął go honorowy przejazd przez rynek w asyście Straży Miejskiej i motocykli, a następnie ulicą Wolności do rozlewni wód mineralnych Kropla Beskidu i dalej ku granicy państwa. Na zwycięzców i uczestników oczekiwały medale oraz ciekawe nagrody. Nie zabrakło również atrakcji. Między innymi pokazu motocyklowego i występów artystycznych, a także quizów oraz zabaw zręcznościowych. A w kąciku kulinarnym można było degustować wspaniałe ciasta.
Czar piosenki retro to recital Wojciecha Dąbrowskiego, który w niedzielne popołudnie rozśpiewał wszystkich, którzy znajdowali się na deptaku. A wykonał znane przeboje filmowe i nie tylko z lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Tak zaczyna. Sam nawet nie wiesz jak i gdzie. Z początku wzięła cię dziewczyna, a potem jest już z tobą źle. Z początku rzadko ją mój manifest urodzinowy, który w tym roku napisałem właśnie z okazji własnych urodzin. Mam 33 lata, do setki, ale ciągle, gdy wolna jest chata, jeszcze w głowie blondynki, brunetki. A zakończę dwoma utworami, do których napisałem słowa, tak żeby było jeszcze uroczyście i dostojnie w tym miejscu. To pierwsze to zabrzmi tutaj muzyka Fryderyka Chopina, Walc a Moll, opus pośmiertne. Ten tekst napisałem 2 lata temu z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. A drugi utwór to będzie z kolei na zamknięcie tego przeglądu piosenek dwudziestolecia międzywojennego. Tango argentyńskie Carlosa Gardela, Por una cabeza, do której napisałem słowa. Miłość jest hazardem. Siedzisz sam, nikt nie puka do zamkniętych bram. Troszkę mniej. Zagraj, synku, zagraj nam walca, który dobrze se nam. Gdy wyruszysz w wielki świat, będzie śpiewał ci Paryż. A akompaniował mi mój syn Piotr Dąbrowski. Także w niedzielę przed krynicką publicznością wystąpił zespół taneczny Katak z Indii. Brał on udział w 34. Starosądeckim Festiwalu Muzyki Dawnej, a koncert nosi tytuł Kontrasty muzyczne Europa i Azja. Współorganizatorem było Centrum Kultury w Krynicy. Pani Alaknanda była kształcona w niezwykłej szkole tańca hinduskiego pod kierownictwem guru, a dzisiaj sama jest guru i kształci dziewczyny, występuje z wybitnymi hinduskimi muzykami. Widocznie zatem ta grupa taneczna chce być postrzegana jako tacy pielgrzymi taneczni, którzy przyjechali do południowej Polski, dzisiaj do Krynicy, żeby Państwu pokazać piękno hinduskich opowieści muzyką i tańcem. Było tam tak głośno, że nasz operator Dominik przyjechał lekko ogłuszony. Mowa o drugich zawodach strzeleckich, o puchar wód mineralnych zorganizowanych przez pana Józefa Cechiniego. Był to sześciobój myśliwski na strzelnicy Bradowiec, czyli skit, strzelanie do rzutków ze śrutu, a z kuli strzelano do tarczy w kształcie dzika, zająca i rogacza. Zawody cieszyły się wielką popularnością, uczestniczyło w nich 33 uczestników. Zwyciężył Marcin Zawiślan. Zawody odbywały się pod patronatem Polskiego Związku Łowieckiego Nowy Sącz. Uwaga, chowamy głowy. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy na szczelnicy w Tyliczu. Rozmawiamy z panem Witkowskim, który jest głównym sędzią zawodów strzeleckich. Panie sędzio, co to są za zawody dzisiaj rozgrywane? Rozgrywane to jest, jest to puchar, puchar z nazwą Wody Mineralne, teren Krynica Muszy. Jest taki sześciobój myśliwski. Jest to konkurencja trap, skit, przeloty, dzik, zając, rogacz, lis. Na czym one polegają po kolei? Polegają na
na trapie. Trap to się strzela do rzutków, na skidzie do rzutków, na przelotach do rzutków. Natomiast zając strzela się do figury zająca, do sylwetki zająca, który jest zrobiony z blachy. Jest tam taka zapadka, która jak się trafi do tego zająca, to się ta uchyla i ukazuje się chorągiewka w czerwonym kolorze, że jest trafiona. Dzik, rogacz są pierścienie oznaczone od 0 do 10 i strzela się w przebiegu dzika. Natomiast lisa i rogacza strzela się z miejsca na 100 metrów, dzik na 50. Później się to wszystko sumuje, liczy, punktuje. Punkty są trafienie rzutków, to jest 5 punktów. No, są koledzy, tu trzeba nadmienić, że przyjechało kilku kolegów takich, którzy rzeczywiście już mają wysoką klasę. Tradycyjnie już pierwszą sobotę lipca w muszyńskich ogrodach Wandy odbyły się 22 spotkania przyjaciół almanachu Muszyny. Gości jak zwykle od progu, tym razem w strojach karnawałowych, witali gospodarze Bożena i Ryszard Kruk. Tym razem były to stroje czarownic i czarodziejów, którzy przybyli w to zaczarowane miejsce z całej Polski i świata. Przy okazji pobito rekord Guinnessa, gdyż nigdy na jednym metrze kwadratowym nie było ich tak wielu. Proszę Państwa, w Muszynie dzieją się rzeczy nieprawdopodobne. Dzisiaj ogród Wandy zamienił się w zaczarowaną krainę. Otóż dzisiaj będą wręczane stypendia w ramach 14 edycji programu stypendialnego, funduszu stypendialnego Almanachu Muszyny. Ale z tej okazji zleciały się czarownice i czarodzieje prawie z całej Polski. Bo Muszyna jest miejscem magicznym i dzisiaj chcemy to właśnie w ogrodzie Wandy udowodnić. Dlatego wszyscy przyjaciele Muszyny, przyjeżdżajcie do Muszyny, bo to jest zaczarowane miejsce. Tu zawsze spotykacie czarownice, czarodziejów i mnóstwo wspaniałych przygód. Zapraszamy do Wandy. Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Wszystkich bez wyjątku. Proszę Państwa, spotykamy się, ponieważ jeszcze raz, po raz 22 udało nam się wydać rocznik Almanach Muszyny. Chcemy, żebyście trzymali za nas kciuki, aby nam się udało ten rocznik wydać jeszcze co najmniej do 25 numeru, abyśmy ćwierć wieku zaliczyli wydawania rocznika Almanach Muszyny. Także w ramach tych spotkań muszyńskich w Krynickiej Pijalni Głównej otwarto wystawę fotograficzną Detal mostów i kładek na terenie historycznego państwa muszyńskiego, zorganizowaną przez Krynickie Towarzystwo Fotograficzne wspólnie z Almanachem Muszyny. Uroczystego odsłonięcia ekspozycji dokonali Małgorzata Półchłopek, przewodnicząca Rady Miasta Krynica-Zdrój i Juliusz Jarończyk, prezes Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego. Natomiast po południu w Muzeum Regionalnym Państwa Muszyńskiego odbył się wernisaż prac Kwiaty i pejzaże w twórczości artystów pogranicza Polski i Słowacji. Na wystawie oglądać można było malarstwo, rzeźbę oraz kawę. Trzecie miejsce przyznaliśmy dwóm osobom, także jest to nagroda ex aequo. Maria Bogusława Wójcik z Wielogłów. Drugą, trzecią nagrodę pan Robert Koręba z Nowego Sącza. Ponadto jury przyznało 8 równowartościowych wyróżnień. Przeczytam je w kolejności alfabetycznej. Krzysztof Lubiak z Krynicy Zdroju. Krystyna Krysia Waśniewicz z Krysia. Juliusz Jarończyk. Anna Smoter z Nowego Sącza. Piotr Basaryga, Juliusz. Andrzej Kosiba z Muszyny. Krystyna Lubiak, najmłodsza na banku z ciężkim. 8 lipca w Muszyńskim Amfiteatrze za Popradzie odbyła się 5. edycja festynu integracyjno-charytatywnego Otwórz Serce. Akcja połączyła zabawę z pomaganiem innym oraz integracją, a także uświadamianiem społeczeństwu potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dochód z niej wspomoże działalność Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich opiekunów Sposób na Życie. Imprezę na świeżym powietrzu prowadził Jerzy Majka, przewodniczący Rady Miasta Muszyna. Były zabawy i gry dla dzieci, a także zręcznościowe zawody dla wszystkich. I jak na zmagania sportowe przystało, na zakończenie rywalizacji były medale i dyplomy dla ich uczestników. Imprezę niewątpliwie wzbogacił występ uczestników 6 małopolskich spotkań tanecznych, a także zespołów dziecięcych i młodzieżowych. Organizatorami festynu był Stowarzyszenie Sposób na Życie, Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Muszynie. Także z energetycznym stawkiem mam nadzieję, że teraz będziecie Państwo z podwójną chęcią licytowali. Drodzy Państwo, smakołyki za grosz po prawej stronie, szczególnie Panom do piwka polecam bardzo pyszną, pyszną kwaśnicę. Dla Pań zatrzymania oczywiście sylwetki, wspaniałe ciasta oraz mnóstwo niespodzianek, które można tam nabyć za naprawdę tanie pieniądze. Co tydzień z kamerą byliśmy ich gościem. Dzisiaj radio RDN Nowy Sącz od godziny 10 do 13 prowadziło na żywo transmisję z krynickiego deptaku. Kolejny gość, Daniel Lisak, kierownik krynickiej organizacji turystycznej. Witam. Dzień dobry, miło mi. Z tego co wiem, w waszym przypadku szewc chodzi w butach. To znaczy nie tylko jesteście członkami krynickiej organizacji turystycznej, ale także sami dużo chodzicie po górach. I jest was? O, sporo. To znaczy w tym momencie, według najnowszych wiadomości, że chodzi o lokalne organizacje turystyczne, jesteśmy najbardziej liczną organizacją lokalną w Polsce. W tym momencie nasza organizacja turystyczna skupia aktywnie działających 101 członków z Krynicy i okolic. Kto wśród tych osób wiedzie rej, poza oczywiście kierownikiem, kto najchętniej uczestniczy w jakichś wyprawach, czy są to, czy chodzi o przedział wiekowy, czy chodzi o osoby, które mają więcej czasu? To znaczy, nasza organizacja turystyczna skupia nie tylko bazę noclegową, ale wyszliśmy naprzeciw wszelkim atrakcjom, usługodawcom, czyli wszystkim tym podmiotom, które mają wpływ na wizję, na wygląd naszej krynickiej i rozwój turystyki. I działacie? Bardzo prężnie działamy, trzeba przyznać. Między innymi w grę wchodzą publikacje. Tak, oczywiście. W ubiegłym roku udało nam się wydrukować bezpłatną publikację, ponieważ już mam nadzieję, że bezpowrotnie minął czas odpłatnych publikacji. Idziemy za trendami europejskimi, światowymi. W informacji turystycznej w Krynicy, gdzie wspólnie działamy, Krynicka Organizacja Turystyczna i Informacja Turystyczna wspólną siedzibę ma. I od miesiąca również sprzedaż biletów na festiwal imienia Jana Kiepury. Dążymy do tego, żeby wszystko w jednym punkcie można było w Krynicy załatwić, ponieważ mamy piękny, nowy budynek, który jest bardzo rozpoznawalny w tym momencie w Krynicy. Każdy wie, gdzie jest informacja turystyczna w Krynicy. A teraz zapowiadany już wcześniej nowy program Małopolskie Paragrafy, czyli Komisariat Policji w Krynicy o tym, co wydarzyło się w naszej gminie. Starszy sierżant Krzysztof Pazgan z Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju. Podsumowując miesiąc maj, na terenie naszej gminy odnotowaliśmy kilka zdarzeń kryminalnych. Między innymi zatrzymano kilku sprawców kradzieży mienia. Jako przykład można podać tutaj zatrzymanie sprawców kradzieży miedzianych elementów armatury z jednego z nowo powstałych budynków na terenie Krynicy Zdroju. Kiedy to policjanci w oparciu o uzyskane informacje zatrzymali dwóch młodych kryniczan w wieku 17 i 19 lat. Kolejnym przykładem może być zatrzymanie sprawcy kradzieży torebki damskiej. Kradzież miała miejsce w budynku Biblioteki Miejskiej Krynicy Zdroju. W tym przypadku złodziej, wykorzystując chwilową nieuwagę pokrzywdzonej z niezamkniętego pomieszczenia socjalnego, skradł torebkę wraz z zawartością.
Natychmiastowe działania krynickich policjantów, jak również szczegółowy rysopis podany przez pokrzywdzoną, zaowocowały zatrzymaniem 51-letniego mężczyzny, jak również odzyskaniem skradzionego mienia w całości. Za kradzież grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Pamiętajmy o należytym zabezpieczeniu swoich rzeczy, pozostawionych poza zasięgiem naszego wzroku. Również w miesiącu maju dyżurny komisariatu policji w Krynicy Zdroju odebrał zgłoszenie o grupie osób dokonujących uszkodzeń zaparkowanych samochodów w miejscowości Tylicz. Natychmiastowe działania, jak również pościg podjęty za osobami, które oddaliły się z miejsca, zaowocował zatrzymaniem 4 młodych osób. Po sprawdzeniu stanu trzeźwości okazało się, iż wszystkie z tych osób znajdują się w stanie nietrzeźwości. Za przestępstwo uszkodzenia mienia grozi kara pozbawienia wolności, której górna granica wynosi lat 5. 18. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Letnich trwa od 28 czerwca, a zakończy się aż 16 sierpnia. Z aren Olimpiady dla Państwa już chyba nasz stały reporter sportowy Piotr Biernat. We wtorkowy wieczór 3 lipca 2012 roku na terenie nowoczesnego obiektu sportowo-rekreacyjnego Miasto Solne w Wieliczce odbyła się ceremonia otwarcia 18. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich Małopolska 2012. Przyjechałyście z jakiego województwa? Mazowieckiego. Wiecie, podoba Wam się tutaj w Małopolsce? Gdzie turniej się odbywa? W Krakowie? W Proszowicach. Ostatnio byliśmy w Krakowie. Na jakimś turnieju? Tak, na eliminacjach. Na eliminacjach? Tak. Które miejsce? No i pierwsze w grupie. I awans, tak? Na tak. Finały. Ja, na jakie miejsce liczycie w finałach? Oczywiście, że pierwsze. Bardzo dobrze, a realnie macie szansę zwyciężyć? No każdy ma. Rozmawiamy z drużyną koszykarzy, którzy będą na olimpiadzie grać w turnieju koszykówki mężczyzn. Tutaj w Wieliczce, tak? Tak. Przedstawcie się, skąd żeście przyjechali, jakie województwo reprezentujecie? Reprezentujemy województwo pomorskie i większość zawodników jest z Trójmiasta. Powiedzcie, długo trenujecie? W kadrze 2 lata. A w ogóle w koszykówkę? No to tak, od 4 klasy to już będzie z 5-6 lat. My trenujemy gimnastykę sportową. To dzisiaj występowałyście na hali AWF-u, tak? I powiedzcie, jak Wam poszło dzisiaj? Ja na skoku miałam finały i byłam 5. Gratulacje. My mamy słońce i zieleń, a na lodowcu we Francji jest słońce i śnieg. Zobaczmy, jak w takich warunkach ćwiczą nasi narciarze z klubu Gondola Jaworzyna Krynicka.
A gdzie możemy pójść, co zobaczyć i czego posłuchać w najbliższy weekend 12 lipca w czwartek o godzinie 19 w sali koncertowej w Pijalni? Arie spod Familoka, największe hity operetkowe w klimacie śląskiego humoru. 15 lipca w niedzielę, jak już wcześniej mówiłem, w ramach 12 dni wokalistyki operowej, koncert promenadowy na Deptaku o godzinie 11. Od 19 do 22 lipca rusza 10-letni festiwal muzyczny. Wszystkie dokładne informacje na plakatach festiwalowych. Imprezy będą odbywały się w sali balowej Starego Domu Zdrojowego. 21 lipca o godzinie 10 wszystkie dzieci, które jeżdżą na rowerkach, zapraszamy do Parku Słotwińskiego. Kolejna edycja wyścigu kolarskiego dla dzieci Niech się kręci, rozgrywanych w ramach 8 krynickich spotkań z kulturą chrześcijańską. I 21 lipca w sobotę festyn konny, na który zaprasza Farma Lama w Tyliczu. Wszystko rozpoczyna się o godzinie 11:00 i między innymi oprowadzenie na kucach i koniach, mini zoo, konkursy i zabawy dla dzieci i rodziców, pokazy jazdy konnej, konkurs skoków przez przeszkody, jazda konna na wesoło. No to nie wiemy, co to jest, ale jak pojedziemy, to się przekonamy. W razie niepogody, niestety, impreza będzie odwołana. Od 23 do 28 lipca Święto Dzieci Gór. Codziennie od poniedziałku, czyli od 23 do soboty 28 lipca na Krynickim Deptaku będziemy gościć o godzinie 19 po dwa zespoły. Oczywiście jeden z zespołów będzie z Polski, a inny zagraniczny. Między innymi będzie zespół z Meksyku, Litwy, Gruzji, Iraku, Rosji i Serbii. Serdecznie zapraszamy. Święto Dzieci Gór od 23 do 28 lipca na Deptaku, codziennie o godzinie 19. W razie niepogody koncerty odbędą się w Pijalni Głównej. I jeszcze kino cyfrowe, Karolina Wolak. Mów co chcesz, Karolinko, ale Epoka Lodowcowa 4 bardzo mi się podobała i czekam na kolejny Madagaskar. A teraz wyginam śmiało ciało i proszę o repertuar. Póki co powstrzymajmy się od wyginania naszych ciał, lecz Madagaskar już niebawem. Jak na razie w repertuarze naszego kina zobaczymy Prometeusza w 3D. Seans zaczyna się o godzinie 12:45, 17:10 oraz 19:35. Serdecznie zapraszamy. I zapraszamy na prognozę pogody. Teraz nie będę wyginał ciała, chyba że Kasia zapowie słoneczną pogodę. No. To może do słońca. Środa, 11 lipca, 193 dzień roku, witam Państwa. Słońce wstało dziś o 4:41, a zaszło o 20:41, tak więc całkowita długość dnia słonecznego to dokładnie 16 godzin. Środowa noc upłynie pod znakiem przelotnych burz z piorunami w całym regionie. Najcieplej w Tarnowie 17 stopni, nieco chłodniej w Krakowie i Nowym Sączu 15 stopni, w Krynicy 14 stopni powyżej zera. Od czwartku synoptycy zapowiadają pożegnanie 30-stopniowych upałów. Przez cały dzień będzie ciepło i słonecznie, tylko z niewielkim zachmurzeniem w okolicach Nowego Sącza i Krynicy. Termometry pokażą 24 stopnie w Krakowie, 23 w Tarnowie i Nowym Sączu, w Krynicy 21 stopni. Ciśnienie 1011 hektopaskali, biometr niekorzystny. Piątek również zapowiada się słoneczny, lecz w miarę upływu dnia zachmurzenie będzie rosło i już w nocy możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a nawet lokalnych burz. 26 stopni pokażą termometry w Tarnowie, 25 w Krakowie i Nowym Sączu, 22 stopnie powyżej zera zanotują termometry w Krynicy. Ciśnienie 1015 hektopaskali, biometr korzystny dla naszego samopoczucia. Sobota w Małopolsce będzie chłodna i raczej pochmurna, spodziewajmy się także niewielkich przelotnych opadów deszczu. Najcieplej w Tarnowie 22 stopnie powyżej zera, 21 stopni w Nowym Sączu, 20 w Krakowie i Krynicy. Ciśnienie spadnie do 1008 hektopaskali i biometr będzie niekorzystny. W
W niedzielę na przemian słońce i deszcz, ale na szczęście opady będą niewielkie i przelotne. Termometry pokażą 23 stopnie w Krakowie i Tarnowie, 22 w Nowym Sączu i 19 w Krynicy. Ciśnienie 1012 hektopaskali i warunki biometeo niekorzystne dla naszego samopoczucia. Ten tydzień przypomni nam o tym, że lipiec to nie tylko najcieplejszy miesiąc w roku, ale także ten z najwyższą sumą opadów. A spragnionych słońca pocieszy tym, że pogoda ma się poprawić już w najbliższy poniedziałek. Dziękuję Państwu za uwagę, a na kolejną prognozę pogody zapraszam już za tydzień. Dziękuję, Kasiu. A teraz na zakończenie jeszcze mała ciekawostka. Do końca czerwca bieżącego roku w Krynickim Szpitalu Powiatowym im. Józefa Dietla na świat przyszło 404 dzieci. Jak Państwo myślą, kto ma przewagę? Dziewczynki czy chłopcy? Kogo będzie więcej? No cóż, proszę Państwa, porówno. Idealnie urodziło się tyle samo, 202 dziewczynki i 202 chłopców. To się nazywa równość społeczna. I tym optymistycznym akcentem żegnam Państwa. Do zobaczenia za tydzień. 12 lat temu wróciłem z Angolii i przez 8 lat byłem kapelanem Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze. Całe moje życie było związane z chorymi. I w Brazylii odwiedzałem, jak wspomniałem, tych chorych na peryferiach. Miałem grupę Świętej Moniki, odwiedzaliśmy chorych. W Angolii tak samo pracowałem z chorymi, między innymi z trędowatymi. Tak się złożyło, że przez kilka lat, gdy kolega, który się nimi zajmował, wyjechał na Filipiny, prosił mnie, mówi: Jan, zajmij się nimi, bo wtedy nie było ani lekarza, nie mieli żadnej opieki, ani medycznej, ani takiej egzystencjalnej, żeby ktoś im żywność dostarczył czy coś. Także ja jeździłem od ambasady do ambasady, od polskiej do niemieckiej, do amerykańskiej, Czerwony Krzyż i tak dalej, różne instytucje charytatywne odwiedzałem, żeby zdobyć trochę jedzenia dla tych trędowatych, czy lekarstw. Pamiętam, zbliżało się Boże Narodzenie, to był chyba rok 88, i ambasador Niemiec pragnął zobaczyć, jak mieszkają, jak wyglądają ci trędowaci. I kiedy tą limuzyną z chorągiewkami korpus dyplomatyczny zajechał ze swoim sekretarzem do kolonii trędowatych, kiedy wysiadł, zobaczył, w jakich warunkach ci ludzie żyją, to łzy popłynęły temu ambasadorowi i on powiedział do mnie, mówi: Padre, ojcze, ja takiej biedy nigdy nie widziałem do tej pory. Pamiętam, że kilka razy później jeszcze dzwonił, gdy miał coś w magazynie, coś mieli do jedzenia, zawsze dawał i dla dzieci, i dla starszych, tam, dla tych trędowatych. Także ta praca z chorymi zawsze mi towarzyszyła i w Brazylii, i w Angolii, teraz również w Polsce.